Cześć, z tej strony Michał, jedziemy na Biofag 2020, są to najciekawsze i najważniejsze targi ekologiczne w Europie, będziemy mieć tam po raz trzeci swoje stoisko, pokażę Wam jak wyglądają takie targi od kuchni, pokażę Wam jak się na takie targi przygotować, pochodzimy sobie trochę po targach, sprawdzimy jakie są ciekawe nowości, spotkamy na pewno troszeczkę ciekawych ludzi z branży, porozmawiamy sobie z nimi i zobaczycie co słychać na Biofachu 2020. Oglądajcie dalej. Ważny lifehack, żeby wjechać na halę i się rozładować samochodem, czy osobowym, czy dostawczym, trzeba mieć 200 euro tylko w gotówce, inaczej nie wjedziecie na miejsce. Także jeżeli się wybieracie na Biofach, weźcie ze sobą 200 euro w gotówce. Parę godzin rozkładania stoiska za nami, tak to wygląda jeszcze bez produktów. Tutaj jest puffin, z którym jesteśmy, moja matcha, a tu macie masło orzechowe Giganta i jeszcze GIF. Jak przyjeżdżacie na Biofag i parkujecie na parkingu, warto zapłacić za bilet od razu po przyjeździe. Na sam koniec dnia są straszne korki i będziecie czekać z pół godziny, także warto to zrobić od razu. Tu możecie zobaczyć kolejki do kasy, o których mówiłem. Cześć, jest z nami Karol Przybylak, Biokurier. Miło mi, cześć. Ciężko mi ogólnie przedstawić Karola. Zazwyczaj, jeżeli kogoś się przedstawia jako ekspert, źle mi się to kojarzy zazwyczaj na wyraz, a jeżeli chodzi o Karola, ciężko powiedzieć inaczej tak naprawdę. Jeżeli chodzi o znajomość rynku ekologicznego, branży w Polsce, śmiało możemy powiedzieć o Tobie jako ekspert. Dziennikarz. Okay. I moim zdaniem jeden z nielicznych aktualnie rzetelnych dziennikarzy, bo miałem przyjemność wywiadu z Tobą i powiem Ci, jeżeli był ten taki research twój i rozmowa w porównaniu z innymi wywiadami, to była przepaść. Także mega, mega szanuję to, co robisz i jaką pracę w to wkładasz. Jesteśmy na Biofachu 2020. Jest to prawdopodobnie mój 7 albo 8 Biofach. Który raz tu jesteś? Mój prawdopodobnie 11 albo 12. Wow, kurczę. No, jestem pod wrażeniem, chociaż powiem Ci, że rok temu gdzieś tam czytałem na jakiejś grupie takiej ekologicznej, prawdopodobnie Polskiej Ekologii albo PIRZE i była pani, która mówiła, że jest 25 raz, no także właśnie. Są osoby, które są tu więcej razy. Praktycznie na każdej edycji. Tak, ja sprawdzałem wczoraj, taki robię też research przed naszą rozmową i 30 impreza jest prawdopodobnie w tym roku. A powiedz mi Karol, ja pamiętam, że tu przyjechałem chyba półtora roku, byliśmy już firmą ekologiczną, mieliśmy certyfikację na przetwórstwo. Już wydawało mi się, że coś wiem na temat rolnictwa ekologicznego, na temat branży. Przyjechałem tutaj i byłem, można powiedzieć, w szoku. Zrobiło na mnie to duże wrażenie, 18 hal mniej więcej. I moje ulubione produkty. Ja na przykład jestem fanem serów owczych. Ogólnie w Polsce było wtedy na przykład ciężko kupić, a tutaj mam halę ekologicznych serów owczych. Mega duży wybór produktów świeżych, właśnie wędlin, serów różnych. I jakie ty miałeś w ogóle wrażenia, jak tu przyjechałeś za pierwszym razem 12 lat temu, więc scena ekologiczna w Polsce, można była powiedzieć, to był taki... No, nisza to jest teraz, ale wtedy to... Nisza w niszy. I jak się czułeś wtedy? Jak to w ogóle wyglądało, jak przyjechałeś za pierwszym razem? Jakie wrażenie na Tobie zrobiło? Podobne wrażenia miałem do Twoich, czyli takie, nawet można powiedzieć, przytłoczenie ogromem tego wyboru, tego, że w danej kategorii produktowej mamy po prostu całą masę marek, gdzie wtedy w Polsce mieliśmy do wyboru jednego producenta w jednej kategorii w zasadzie. Mnóstwo najróżniejszych oliw, też wtedy była ta era wchodzenia tych superfoodów, więc kolejne biofachy to było też takie jakby odkrywanie jakiegoś kolejnego produktu, którym zaczynał się cały świat gdzieś tam zachwycać, czy go promować, czy tam jak chodziła, nie wiem, quinoa na przykład. To był jeden z moich pierwszych biofachów, gdzie quinoa była takim hitem. Potem pamiętam, było chyba rok oleju kokosowego, też było bardzo dużo oleju kokosowego. Potem pamiętam, był taki, śmialiśmy się z Justyną, rok tuby. Wszystko było w tubach, nowe opakowania weszli, wszyscy wszystko pakowali w tuby. Potem pamiętam, był rok batonów chyba, kurczę, energetycznych, tak. W ogóle bardzo duży wybór, wszystko fajnie, a potem taka delikatna stabilizacja mi się wydaje. Bo tak jakby też można było obserwować, że dochodzimy do takiego momentu, że faktycznie już prawie wszystko, co może być w tej kategorii bio, ciężko, jest. Znaczy taki typowy surowiec już ciężko wyciągnąć nowy, tak? Teraz jest już chyba era produktów przetworzonych i to mnie też bardzo cieszy, że są tu osoby, które wymyślają coś fajnego swojego. I to jest, w sensie nasza rozmowa, taki ten wywiad u Ciebie w Biokurierze, tak? Było o tym, że ja uważałem, że jednak
może i convenience, i produkty przetworzone to jest przyszłość, a tutaj to widać, że jest niezliczona możliwość wymyślania tych produktów własnych. To jest jakby pole własnych, do takiej kreatywności. Faktycznie ten biofak ma ten plus, że można kilka takich, przynajmniej kilka takich ciekawych rzeczy podpatrzeć. Też wydaje mi się, że ciekawy jest taki trend na zachodzie Europy widoczny, tej lokalności, że coraz częściej podkreśla się na opakowaniach i w komunikacji pochodzenie europejskie produktów, tych surowców, które powiedzmy gdzieś tam ściągane, które można uprawiać w Europie, ale ściąga się je też gdzieś z innych kontynentów i faktycznie bardzo mocno zwracają uwagę na to, żeby próbować je pozyskiwać lokalnie. To cukier jest właśnie tym chyba ciekawym przykładem dla branży ekologicznej, że cukier z buraka na rynku konwencjonalnym jest oczywistym czymś, a w przypadku ekologii jednak... Znaczy jednak ten trzcinowy, kokosowy, tak? Czy ja słyszałem w ogóle, że Niemcy podobno idą krok dalej i że są już tacy troszeczkę... Niektóre kraje się robią, nawet bym powiedział, może to jest mocne słowo, ale nacjonalistyczne wobec producentów żywności, że nie chcą obcych marek bardzo często, tak? Trochę to jakby jest to, że piękny słyszałem trend nawet, lokalności że... też jest czymś... Ale może znaczy... się połączyć z czymś brzydkim, okay, czyli taką czyli trochę dyskryminacją. Najpierw chcemy lokalnie, a potem już są tacy ekstremiści, bym powiedział. I słyszałem, że w Skandynawii też ciężko jest podobno, że są zamknięci, nawet słyszałem niektórzy, na obce brandy, tylko właśnie chcą czegoś lokalnego i w Niemczech, i w Skandynawii. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale to jakby to jest ten trend, w którą stronę to idzie. Ewidentnie on jest, jakby myślę, że jest on pozytywny, jeżeli faktycznie patrzymy na to w kwestii lokalności pojmowanej jakąś odległością, a niekoniecznie narodowością producenta. Nie? A w tym, bo ja jeszcze tutaj jestem na stoisku cały czas, jakby miałeś okazję już przejść dookoła, zauważyłeś coś, co w 2020 wzbudziło Twoją ciekawość, coś? Na pewno też widać kwestię opakowań, tak, że proekologiczny trend w opakowaniach też, nawet to, co Wy już jakby wprowadziliście, czyli słoiki, co wcale nie było takie oczywiste, wprowadzanie tych słoików, widać, że tego jest coraz więcej, tak, gdzie kiedyś faktycznie nie było tego w ogóle, raczej słoik był czymś, od czego się odchodziło. To teraz jakby no, jesteście Wy, ale jest sporo marek, widzę też zachodnich, które w ten sposób próbują się promować też. Zero Waste jako taki, jako te wszystkie produkty dookoła kuchenne, też sporo tego typu wystawców się gdzieś pojawia. Na przykład zobaczyłem, już są woskowiki na polskim rynku, czyli te alternatywy dla folii spożywczej, a tutaj była po prostu folia foliowa, że tak powiem. To jeżeli można, to jestem bardzo ciekawy, bo nie znam produktu. Jest to produkt, który jest alternatywą dla folii spożywczej. Żeby wypakować kanapki, tak? Żeby na przykład, jeżeli mam sałatkę i chcę ją sobie schować do lodówki i zazwyczaj zabijesz przykryć, to jest produkowane z wosku pszczelego, z oleju i z bawełnianej jakby ścierki, która jest oblana i w ten sposób to się dzieje, że ona jest elastyczna i możesz ją dopasować do tej miski, tak docisnąć, tak jak to robisz. Ale to już jest dostępne w Polsce, tak? Jest dostępne w Polsce, są polscy producenci. O. Tutaj też są jakby producenci międzynarodowi, ale też jakby znalazłem gdzieś na którymś stoisku coś, co wygląda jak ta tradycyjna folia, którą znamy, ale jest też kompostowalna ta folia, nie? Więc jakby mamy nadal produkt jednorazowy, w sensie takim, jak go używamy do tej pory, bo woskowikę powiedzmy musimy przemyć i sobie gdzieś schować i potem użyć jeszcze raz. A po pewnym czasie ona gdzieś już trochę traci te właściwości i ją wyrzucamy na kompost. A tutaj po prostu mamy produkt, taki, który nie różni się z pozoru od tego. Ale to ciekawa znanego. Inspiracja. Lubię czasem sobie coś zamarynować, wsadzam właśnie na noc do lodówki, czy jakieś warzywa, czy mięso i też czymś muszę przykryć. Czasem robię to talerzem, ale może rzeczywiście być ten woskownik. Sprawdzę. Woskowika. A cenowo kojarzy mniej więcej, znaczy nie porównywałbym z folią, ale mniej więcej jakie to są koszty. One są sprzedawane w zestawach, ale jedna sztuka gdzieś kosztuje kilkanaście złotych mniej więcej. I tak. Z mojego przynajmniej używania wydaje mi się, że gdzieś... Czyli miałeś do czynienia takie testy domowe, tak? Okay. Około 4 miesięcy, 5 miesięcy spokojnie można to używać i jakby ma te właściwości, nadaje się do stosowania. Taką ciekawostką jest to, że przy okazji gdzieś tam producenci robią jakieś atrakcyjne wzory tego najróżniejszego. Czyli jakby jak taka ściereczka wyglądać kuchenna na przykład, tak? Dokładnie tak. Okay. Czy tam powiedzmy możesz sobie nawet swoje jakiś logotyp na przykład fajna szansa dla tej kuchenny, okej. Okay. A jeżeli znasz rynek polski, znasz już biofach od lat 12, to jeszcze czego nam brakuje? Jaka jest taka różnica, kurczę, na polskim rynku? Czym się różni polski rynek od rynków zachodnich w Twojej ocenie, tak? Bo ciężko znaleźć kogoś, kto ma jakby no większe doświadczenie w tych wyłapach, bo masz dostęp do różnych polskich producentów, prowadzisz Biokuriera, jest też gazeta Biokurier, tak? To jest miesięcznik, kwartalnik, czy? Ukazują się 5 razy w roku. Jest to dwumiesięcznik, któremu brakuje jednego dnia. Taka jest formuła. Dostępni jesteśmy w sklepach z żywnością ekologiczną. Można też bezpośrednio zamawiać u nas. Po pewnym czasie też udostępniamy numer po prostu online. Czyli bardzo często, jeżeli jest jakaś nowość, to często trafia producent, na przykład ktoś
artystą chce zaistnieć w Polsce do Ciebie i powiedz mi właśnie, jakby, czego nam brakuje w Polsce, jakby, jaką Ty lukę widzisz, którą można by zagospodarować w polskiej ekologii? Wydaje mi się, że tą ofertę na polskim rynku produktów też mamy już całkiem szeroką, jeżeli chodzi o polskich dostawców. Jesteśmy w stanie, myślę, w oparciu o polskie marki zbudować ciekawą ofertę. Być może trochę brakuje jeszcze takiej różnorodności, żebyśmy mieli faktycznie w kategoriach więcej tych marek do wyboru. W niektórych kategoriach jest faktycznie ciągle tak, że mamy jedną, dwie marki i to może jest jakąś taką barierą. Ale na pewno już minął czas, że jakby to, co było widoczne kilka, tam powiedzmy te 10 lat temu na BFH-u, że my jakby odstawaliśmy pod względem opakowań, też pod względem takiej jakby otoczki produktowej. Myślę, że w obecnej chwili wielu już polskich producentów nie ma tutaj powodów do żadnych kompleksów. Jesteśmy w stanie śmiało konkurować z tymi zachodnimi rynkami i jakby przeszkody, które nie pozwalają nam tam wejść, nie mają źródła w jakości produktu czy w jakości marketingu, a bardziej po prostu no właśnie w to, o to, o czym mówiliśmy, trochę w tym blokowaniu rynków, czy powiedzmy w jakiejś specyfice, że ciężko na te rynki wejść. Przestajemy być takim tylko postrzeganym krajem jako taki dostawca surowców, bo była taka sytuacja, że byliśmy dostawcą surowców do produktów, które w formie przetworzonej wracały do nas z powrotem na rynek. Tak. I mąki były z polskiego ziarna, tak, i kasze bardzo często. Aronia też jest takim towarem. Dokładnie. Chyba. To ciągle jest, ale wydaje mi się, że zmierza to ku temu, że będzie takiego zjawiska mniej. Znaczy, ja mam też takie wrażenie, ale to jest prawdopodobnie jeszcze kwestia tego, że skali i niszy mi brakuje osobiście jako klientowi produktów świeżych, tak? Ale to ja zdaję sobie sprawę, jak to jest ciężki biznes, mało klientów jest na te produkty, one się po prostu psują, krótki cykl życia, no i po prostu ciężko to sprzedać i to mi się wydaje, że to jest jakby... Nie dlatego, że nie chce ktoś, tylko po prostu jest to trudne, jeszcze za wcześnie, tak? Ale też z drugiej strony jest to przyszłość, bo wszystkie sklepy z żywnością ekologiczną na zachodzie Europy, jeżeli analizujemy, co najlepiej się sprzedaje, to produkty świeże zdecydowanie wiodą prym, nie sypkie, tylko właśnie świeże warzywa, owoce, pieczywo, nabiał. Znaczy, no mi się to też w głowie nie mieści, że widziałem ze Stanów jakieś statystyki, to chyba 60% to jest był fresh, tak? Tak, dokładnie. No, mamy malutki sklep w Krakowie, malutki, ale tam u nas to jest, nie wiem, 5-10%. No właśnie, u nas jeszcze te proporcje są, okay. Są odwrotne, ale jakby kierunek chyba jest ale tego mi brakuje, kurczę, właśnie. I chciałbym, żeby ten sektor się rozwinął, ale to jest kwestia chyba tej skali, tak? A tu wracając jeszcze do kolejnego waszego raportu, był taki raport, ile wydaje Polak statystycznie na żywność ekologiczną. Chyba mamy 0,5% rynku aktualnie, rynku spożywczego, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, jeżeli się mylę, to no, oczywiście... No jest to na pewno poniżej 1%, 0,7%. Ale wrzuciłeś taką fajną grafikę, czy tam tak jest wykres, ile wydaje średnio Europejczyk, ile Polak, i tam była dysproporcja chyba 20 razy do Szwajcara, wydajemy mniej na żywność ekologiczną. Wrzuciłem to do nas na Facebooka, wywiązała się duża dyskusja, było dużo różnych głosów, dlaczego tak jest. Część osób stwierdziła, że zwalała to na zarobki. Ja nie do końca zgadzam się z tą tezą i jestem bardzo ciekawy Twojego zdania. Na pewno zarobki też mają tu znaczenie, ale wydaje mi się, że większe znaczenie ma jednak jakaś taka świadomość tego, że te produkty mają jakąś dodatkową wartość, czy to zdrowotną, czy to środowiskową, i że warto je wybierać. Do tego dopiero dorzuciłbym ewentualnie kwestie zarobków, no i też dostępności. Chociaż ten argument dostępności w Polsce powoli traci rację bytu z racji takiej, że no po prostu zaczynają być faktycznie te produkty dostępne. To już nie jest kwestia jechania samochodem na drugi koniec miasta, żeby kupić mąkę, tylko faktycznie pójścia do najbliższego sklepu i te podstawowe produkty jesteśmy w stanie kupić dosyć. Znaczy, ja nie chciałbym też nikomu jakby zaglądać do kieszeni, nie oceniam tego jakby jak to jest, ale mam wrażenie też, że jest więcej osób, które mogą, a nie używają, niż tacy, co nie mogą, a chcieliby używać. Takie jest moje zdarzenie. Jesteśmy w stanie kupić być może lepszy olej napędowy do samochodu albo kosmetyki dla auta, a jakby niekoniecznie chcemy dorzucić kolejnych kilka złotych do lepszego paliwa, które dajemy w swój organizm. Nie, trochę brakuje pewnie. Ja się tak śmiałem troszeczkę, że kurczę, nie słyszałem o kimś, kto, nie wiem, wygrał w totolotka i pobiegł do sklepu ekologicznego, no, tak? Kupuje się, nie wiem, samochód, ja kurczę, wiesz, jakieś drogie ciuchy, a nie ma takie, kurcze, wiesz, więc mi się wydaje, że oczywiście fajnie, jakbyśmy zarabiali więcej, byłoby może łatwiej, ale to nie jest chyba żadna wymówka, bo wydajemy kasę na masę głupot, a często... Musi być świadomość połączona faktycznie z finansami, bo też nie ukrywajmy, ale przy całej świadomości, jeżeli nie mamy odpowiedniego budżetu, też nie damy rady. No, możemy sprawa. Wtedy szukać kompromisu, brać produkty mniej przetworzone i tak dalej, ale no nie przeskoczymy pewnego pułapu. I też nie da się ukryć, że często ceny produktów ekologicznych w Polsce są zbliżone tak naprawdę po przeliczeniu do tych, które mamy, nie wiem, chociażby tutaj w Niemczech. Nie? A jednak ta różnica w zarobkach jest, także
No jest na pewno kilka aspektów. Nie można tutaj wrzucić jednego decydującego czynnika, który by tutaj nam o tym decydował. Okej, to Karol, mam jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec do Ciebie. Prowadzisz też Biokuriera, duży portal o rolnictwie ekologicznym, o żywności ekologicznej, o kosmetykach ekologicznych. Tak podsumowując 2019 cały rok, co wzbudziło największą zainteresowanie Twoich czytelników? Jakiś, nie wiem, wpis blogowy? Czym się interesowali najbardziej czytelnicy Biokuriera? Zdecydowanie dominują teraz tematy te związane z Zero Waste. To jest to, co najczęściej jest u nas czytane i faktycznie najbardziej ludzi interesuje. Także kwestie związane jakby z tym, co się mówi teraz o klimacie, ociepleniu klimatu i to jakby jest efektem jest tego chociażby Nord Zero Waste. I faktycznie ten 2019 rok, myślę, że to jest ten główny temat. Jeszcze jestem zaskoczony tak szybką odpowiedzią dużych graczy, gdzie tam w takiej wielkiej korporacji, nie wiem, typu Carrefour, Auchan, podejrzewam, że proces decyzyjny może trwać latami bardzo często, a oni bardzo szybko zorientowali się, że to jest coś istotnego, sprzedaż, nie wiem, mięsa czy sera do własnych opakowań, nie wiem, teraz tak. W Carrefourze chyba są woreczki takie z materiału, także widać bardzo szybką reakcję dużych sieci, która no, bardzo mnie cieszy, chyba w Rossmanie, nie wiem, czy w Polsce, czy gdzieś też można już chyba nalewać jakieś środki czystości do swoich tak, pojemników. Chyba w Niemczech. W Niemczech jeszcze. Też właśnie sklepy eko tu w Niemczech wprowadzają tego typu rzeczy. Też właśnie to też jest jeden z rzeczy, że kilku wystawców oferujących rozwiązania do takich sklepów zero waste'owych też tutaj się pokazuje, czego też kiedyś nie było tak naprawdę. Okej, to bardzo Ci dziękuję, Karol, że znalazłeś chwilę czasu, żeby wpaść do nas. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o żywności ekologicznej, wpadajcie na biokurier.pl. Prowadzą też profil na Facebooku Biokurier, tak? Tak się nazywacie. PL tak, też? Tak, PL chyba. Okej, dzięki. Jesteśmy już w Krakowie, troszeczkę zmęczeni po biofachu, ale było warto, bardzo fajna impreza. W mojej ocenie w tym roku było troszeczkę mniej ludzi, byłoby to spowodowane prawdopodobnie koronawirusem, troszeczkę Chińczyków nie dojechało, w chińskich halach podobno było troszkę mniej ludzi. Nie miałem tego okazji zobaczyć na własne oczy, bo u nas na stoisku jednak był dość spory ruch i ciężko było się wyrwać. Dopiero w ostatni dzień przeszedłem tak po halach zobaczyć, co tam się dzieje. Nie zwiedziłem wszystkich, ale zauważam, że w tym roku jednak dominowały napoje. Kiedyś kategoria napojów to głównie były takie soki, świeżo wyciskane soki owocowe. Teraz ta kategoria jest znacznie szersza, widzę duży rozwój tej kategorii. W tym roku królowała przede wszystkim kombucha, było bardzo dużo producentów kombuczy, różne rodzaje, różne smaki. Było też dużo różnych herbat, nisko słodzonych szczególnie, bardzo mi te produkty smakowały, bardzo fajny produkt. I mój top 1, który próbowałem na biofachu, to jest kawa cold brew z sokiem, z grejpfruta. Druga wersja była chyba limonka z czymś jeszcze był rabarbar, który mi najmniej smakował. Bardzo się cieszę, że ten produkt powstał. Pamiętam, jak kiedyś spróbowałem pierwszy raz espresso z sokiem wyciskanym z pomarańczy, nawet nie chciałem się tego napić, bałem się, co to w ogóle jest, co to za dziwne połączenie, a teraz uwielbiam kawę z sokiem. Fajnie, że taki produkt powstał jako gotowy. Bardzo się cieszę. I widzimy się za rok na biofachu, kurczę. Także bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca. I przy okazji chciałem pozdrowić wszystkich, którzy odwiedzali nasze stoisko na biofachu. Bardzo dziękuję za odwiedziny, bardzo fajne rozmowy. Dużo ciekawego się od Was dowiedziałem. A jeżeli chcecie więcej takich vlogów, pamiętajcie, łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich vlogów. I subskrybujcie kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!